dziękuję za powitanie, dziękuję za zaproszenie organizatorom. Postaram się w kilku słowach, w kilku tych minutach, które zostały mi tutaj dane, opowiedzieć o tym, co robimy i co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat. Ja jestem z wykształcenia leśnikiem, ale życie tak się poukładało, że z leśnictwa zrezygnowałem, zająłem się tylko i wyłącznie rolnictwem. Prowadzę gospodarstwo od 1993 roku. I w 1995 roku zdecydowałem się całe to moje gospodarstwo przestawić na metody ekologiczne. Był to wtedy taki trochę karkołomny krok, ponieważ no, nie było żadnego rynku, nie było wsparcia finansowego, nie było tych subwencji unijnych, które teraz napędzają to wszystko. Była to raczej taka decyzja bardziej ideowa, nie powiem ideologiczna, ale ideowa. I poszedłem na taką, rzuciłem się na głęboką wodę po prostu. Chciałem to robić, co uznawałem za słuszne. I powoli, mozolnie zacząłem to rolnictwo ekologiczne uprawiać, a ja w ogóle pochodzę z takiego terenu stricte rolniczego, ponieważ u nas nie ma żadnego przemysłu. My tutaj z żoną przyjechaliśmy z województwa lubelskiego, powiat włodawski, gmina o pięknej nazwie Hanna, gmina nadburzańska, słynąca kiedyś na przykład z hodowli owiec. Także byłem daleko od rynków zbytu, od jakichś dużych ośrodków, gdzie można było te produkty sprzedawać, więc te początki były bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, ciężka, sukcesywna praca do czegoś tam doprowadza i powoli rynek zaczęliśmy budować. Tak jak tu było wspomniane, w 2018 roku moja żona otworzyła firmę na bazie gospodarstwa, gdzie nasze produkty przetwarzamy, sprzedajemy gotowe. Można powiedzieć, że zaczęło nam się trochę lepiej powodzić. Weszliśmy na nowe rynki, coraz więcej klientów, uruchomiliśmy właśnie taką sprzedaż bezpośrednią, ludzie sami przyjeżdżają do nas, wysyłamy paczki. Można powiedzieć, że wszystko jakby dobrze idzie. Mamy jakieś tradycje, ponieważ ja jestem już 4. pokoleniem, które gospodarzy na tej ziemi, tam gdzie mamy gospodarstwo, więc no, jesteśmy zżyci z tą ziemią, związani z nią. I przez wiele lat uważałem, że to, co się dzieje w rolnictwie konwencjonalnym, nie dotyczy mnie, nie dotyka. Widziałem ogromne zmiany, ponieważ po przystąpieniu do Unii Europejskiej proces zmian w rolnictwie przyspieszył i to bardzo przyspieszył. Myślę, że w niekorzystnym kierunku to wszystko zmierza. Natomiast żyłem w takim przekonaniu, że nas to nie dotknie, ponieważ my jesteśmy ugruntowani, jakoś mamy własnych klientów, mamy swoją sieć sprzedaży i wszystko idzie w dobrym kierunku. I jakieś 2 lata temu dotarły do nas pierwsze takie sygnały od naszych kolegów, którzy też prowadzą gospodarstwo ekologiczne, szczególnie z taką specjalizacją warzywno-owocową, owoce miękkie, warzywa, że zaczyna się dziać niedobrze, że tracą rynki, że zainteresowanie produktami spada, że ceny drastycznie zjeżdżają w dół, że być może jest nadprodukcja, być może jest zagrożenie z niekontrolowanego importu z krajów trzecich. No my odpowiadaliśmy na te sygnały, że nie, to w sumie to nieprawda chyba, no jest coraz lepiej, nam się coraz lepiej sprzedaje, rynki są otwarte i tylko trzeba trochę takiej inwencji twórczej, żeby to wszystko opanować. No i przyszła wiosna ubiegłego roku, przedwiośnie w zasadzie, kiedy to trzeba było kolejny raz zgłosić się ze składaniem wniosków o dopłaty, subwencje unijne. Ja już słyszałem od moich kolegów, że są ogromne zmiany, że teraz wszedł nowy program, który niejako przymusza rolników do pewnych działań. Chociaż to nie było nazywane przymuszaniem, tylko raczej wybieraniem odpowiednich pakietów, prawda? Ale jeżeli nie wybierzesz, no to będą sankcje, zostaną ci obniżone dopłaty we wszystkich hektarach. Ja też jakoś na to patrzyłem, że nie, może oni czegoś nie zrozumieli, może to nie jest tak, może to jest inaczej. I przyszedł ten dzień, kiedy pani, która mi pisze od wielu lat wnioski w doradztwie, usiadła i razem zaczęliśmy wypełniać ten nasz wniosek i doszliśmy do punktu zwanego ugorowanie. I ja wtedy przeżyłem szok, pierwszy raz w mojej karierze, ale jak to mam ugorować? No tak, no musi pan 4% gospodarstwa i to nie jakiś tam miec śródpolnych czy
czy nieużytków, czy takich, nie wiem, zadrzewionych jakichś terenów, tylko gruntów ornych musi pan przeznaczyć pod ugór. Ale dlaczego? No i właśnie na to dlaczego nie było odpowiedzi, tylko albo pan przeznaczy, albo z całości gospodarstwa, ze wszystkich hektarów dopłaty zostaną panu obniżone o pewien poziom. Drugi taki punkt to było pytanie, czy jest jakieś nawożenie organiczne w gospodarstwie. Mówię, tak, no mamy trochę obornika z zakupu, co roku kupujemy w innych gospodarstwach, no i stosujemy to pod nasze uprawy, dyni szczególnie. No dobrze, no to teraz jest taki wymóg, że jak pan rozrzuci obornik, to tam do 2 godzin musi pan zdjęcia porobić, jakieś geotagowane i to musi się tam z agencją połączyć, prawda? I wtedy będzie pan miał do tego jakąś premię, a jak pan tego nie zrobi, no to niestety będzie dyskwalifikacja i tak dalej. I kolejny szok, ale jak to? No przecież nie będę biegał z aparatem, czy nie wiem, aplikację jakieś montował. Ja tylko dodam, że my mamy zwykłe telefony na guziczki, nie mamy internetu w naszych komórkach. Jakoś dojechaliśmy tutaj, znaleźliśmy to miejsce i nawet zaparkowaliśmy. To nam się udało, bez nawigacji. No i wtedy powiem, po raz pierwszy w mojej tej karierze ekorolniczej powstał taki wewnętrzny bunt, że nie, ja się na to nie zgadzam po prostu. Czułem, że jeżeli się nie będę zgadzał, no to mogą być konsekwencje w postaci tego, że dopłaty zostaną mi zmniejszone. Ale bardzo szybko podjąłem decyzję, może to wynika z mojego charakteru, że jak dochodzę do pewnej granicy, no to jest wyraźny bunt, stop, dalej nie idę. I powiedziałem, no dosyć tego. Okazało się, że w tym pierwszym roku tych nowych zmian jest taka możliwość, że będziemy ugorować jednocześnie z uprawą na tym gruncie. Czyli wpisujemy, że tam jest ugór, ale mogę tą uprawę zebrać. Natomiast to jest tylko taki rok przejściowy. W przyszłym roku już musi pan w 100% tam nic nie robić i to będzie już ten właściwy ugór. Powiedziałem, dobrze, jak już jest zapisane, niech tak to zostanie, ale od przyszłego roku nie ma żadnych zdjęć obornika, zresztą w ogóle ich nie robiłem. Rozwodziliśmy tak jak do tej pory, rozrzucaliśmy i nie będę ugorował, nawet jeżeli to będzie groziło obniżeniem moich dotacji. No i wtedy zacząłem obserwować, co się dzieje w ogóle w przestrzeni, to co jest związane z rolnictwem. No jak dobrze Państwo wiecie, wtedy w mediach nagle zaczęły się pokazywać różne filmiki z protestów rolniczych, że rolnicy masowo wyjeżdżali ciągnikami, że były blokowane granice. I powiem, że no, ta fala doszła do nas. Okazało się, że wielu moich kolegów, koleżanek myśli bardzo podobnie. Niektórzy już uczestniczą w protestach, niektórzy dopiero się zastanawiają. I któregoś dnia po prostu zdzwoniliśmy się z kolegą i stwierdziliśmy, dobra, no nie ma na co czekać, po prostu no, sytuacja nie jest wesoła. Widzimy, że ten niekontrolowany import z zagranicy no, nasila się po prostu i nikt nic z tym nie robi. Ktoś tam w przestrzeni publicznej rzucił hasło, że no to państwo to już jest po prostu, to jest jakaś utopia, to jest pudełko, no bo pudełkowe państwo, jakieś takie hasło padło, ponieważ no, żadne służby chyba nie panują nad tym, jadą tiry, jadą pociągi. Nikt tego nie kontroluje, nikt nie sprawdza. Rolnicy się uskarżają, że nie mają gdzie sprzedać swoich płodów rolnych, ponieważ w skupach wszędzie, jak mantra, jest powtarzana informacja, no mamy zasypane pod sufit, no gdzie my to upchniemy? No mamy tutaj tani towar, prawda? Jak dobrze wiecie, później się okazało, że ogromni gracze na rynku brali w tym udział i każdy do tego praktycznie rękę przykładał. Mało która firma w ogóle nie sprowadzała produktów za wschodniej granicy. No więc decyzja zapadła, wyjeżdżamy. Także pojechaliśmy na pierwszą blokadę w takiej niewielkiej miejscowości niedaleko od nas i powiem, no też przeżyłem szok, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przyjechała taka masa traktorów, tylu rolników, tyle banerów było, haseł różnych, że nie spodziewałem się. Ja przez kilka lat, przez 3 lata chyba uczestniczyłem w Berlinie w takich dużych protestach rolniczych, ona się nazywała, miała takie hasło Wir haben es satt, czyli chyba mamy tego dość, tak? No i tam zawsze podziwialiśmy, jak oni są zorganizowani, jak tam przychodzi tłum, nie wiem, 40-50 tysięcy ludzi i idą przez miasto i niosą te hasła i tam postulaty do swoich polityków i tak dalej. I tak czasami rozmawialiśmy, no kiedy u nas się cokolwiek ruszy, dlaczego my tak długo się zgadzamy na to, żeby narzucać nam pewne rozwiązania bez naszej woli, bez naszej wiedzy nawet. I tu nagle taka mała miejscowość w naszej okolicy, ja tak sobie przeliczyłem, jest więcej traktorów niż wtedy w tym Berlinie widziałem. Czyli jednak musieliśmy dojść do jakiejś ściany. To już był taki moment, kiedy rolnicy
zobaczyli, że naprawdę nikt ich nie słucha, nikt nie chce reagować na to, co się dzieje i chyba trzeba sprawy wziąć w swoje ręce. No, blokada dróg, no, to był taki chyba najprostszy sposób, znany w ogóle z całej Europy, tak? Te obrazki w telewizji, które było można zobaczyć, no, nie dotyczyły tylko naszego kraju. Jak się później okazało, no, to chyba u nas w ogóle były największe protesty. Później pojechaliśmy na granicę naszą wschodnią w Doruchusku. To, co tam zobaczyliśmy, no to też tak jakby się cofnąć w czasie, nie wiem, do czasów jakichś strajków solidarnościowych. Koksowniki, ludzie się grzeją, siedzą całą dobę. Jak się okazało, no to oni już tam siedzą kilka miesięcy. Siedzieli tam, jak były święta, jedne, drugie, trzecie. I po prostu, no też nikt ich nie słucha. I teraz nawiążę do tego, co było na początku powiedziane. Gdzie są politycy w tym wszystkim? Na jednym z protestów włodarz pewnego miasta wyniósł, oczywiście nie sam, tylko jego sekretarka, tacę z cukierkami. Nie wiem, czy to miało osłodzić nasz los? Nie mam pojęcia. W jednej z blokad na drodze 19, planowana Via Carpatia, tak? Jeden z włodarzy lubelskich rzucił do rolników: jeżeli będziecie blokować import z Ukrainy, to jutro macie brać kałasznikowy, nakładać buty i idziecie na wojnę. No to chyba nie było przemyślane i wielu rolników to tak rozsierdziło, że ten człowiek musiał pod dużą eskortą opuszczać tą mównicę. I tak protest za protestem. Byliśmy w Warszawie dwa razy pod kancelarią premiera. Oczywiście nikt nie wyszedł do tych protestujących. Było tam dużo huku, dużo dymu, spalona trumna, hasła. Cisza. Podobno jakaś delegacja poszła, została przyjęta w przedsionku. Nikt nie chciał rozmawiać, ponieważ gospodarz tego budynku jest silnie zajęty w tym momencie. Ma ważne, pilne spotkania. I teraz pytanie. Czy właśnie politykom zależy na suwerenności żywnościowej naszego kraju? Ja myślę, że nie. Nie obchodzi ich to po prostu. My mieszkamy bardzo blisko granicy. Może koło nas nie ma tak silnego ruchu, ponieważ nasza trasa nie jest jakaś przelotowa, ale wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na południe pojechać, tam gdzie jest właśnie przejście w Doruchusku. I można było zobaczyć, co tam się dzieje, ile zboża zostało wpompowane do tego kraju. Ale to nie było tylko zboże, to były wszelkie możliwe surowce i produkty przetworzone. Spotkaliśmy na jarmarku pszczelarza i na takie zwykłe pytanie, no co tam słychać, jak tam u was? Powiedział, w zasadzie moje pszczoły już mogą 3 lata nie latać. Myślę, no co, jakaś choroba czy co? Nie. Mogą nie latać, ponieważ mamy tyle miodu ze wschodu, że już nie muszą pracować nasze pszczółki. I tak jest ze wszystkim. I teraz mam krótki czas, wiem, dojdę do jakichś podsumowań. Pierwsze, co się wydarzyło, to pochwaliłem się na pewnym forum tym, że byłem na proteście, opisałem tych ludzi, których tak spotkałem, te wszystkie wydarzenia, traktory, palące się stosy opon, prawda. Starałem się to zrobić bez żadnych emocji, takim dziennikarskim skrótem. I okazało się, że pomyje się wylały na mnie. Kim ja jestem, co ja sobie wyobrażam? Przecież klimat nam się kończy, a wy tutaj protestujecie. Przecież my pracowaliśmy nad Zielonym Ładem, a wy teraz go próbujecie demolować. No i co się okazało, że no chyba znalazłem się po jakiejś drugiej stronie barykady, ponieważ wszyscy twierdzą, że idziemy w dobrym kierunku i my rolnicy tak naprawdę, jak jedna pani posłanka powiedziała, to czego my chcemy? Powinniśmy mieć konta pozakładane i kasa sama z Unii Europejskiej będzie płynęła do nas. Po co te protesty? Po co my się w ogóle rzucamy? Więc zobaczyłem, że żyłem też w jakiejś ułudzie. Myślałem, że no nie wiem, to co robimy, to jest właśnie działanie, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym, żeby chronić środowisko, nie zanieczyszczamy, nie stosujemy pestycydów. Jednak nie, jest coś innego, o czym jeszcze nie wiemy, ale znajdujemy się po drugiej stronie barykady. I później braliśmy udział w takim spotkaniu, w takim seminarium, gdzie była grupa dyskusyjna i ja założyłem nawet żółtą kamizelkę, żeby pokazać, że właśnie jestem po stronie protestujących, że brałem udział w protestach. No i wtedy kolejny szok. Ale dlaczego ty protestujesz? Przecież jesteś rolnikiem ekologicznym. Zielony Ład jest dla ciebie stworzony. Ty powinieneś z tego korzystać, czerpać. Dlaczego ty w ogóle protestujesz? Ja mówię, ludzie, przecież ja protestuję nie dlatego, że chcę coś zablokować, tylko przeciwko tej hipokryzji, którą widzę.
Z jednej strony mówi nam się, nie róbcie tego, nie róbcie tamtego, ugorujcie ziemię, co jest w ogóle skandalem, ugorujcie ziemię. A z drugiej strony przy naszej granicy, na naszej granicy jest otwarta nie furteczka, tylko szeroka brama i wszyscy mówią, dawajcie, teraz jest czas. Wiozą wagonami, tirami, wysypują, robią karuzele zbożowe, robią przekręty. Mamy znajomych w służbach różnych. Jak oni nam opowiadają, co tam się naprawdę dzieje, to mówią na koniec, wszystkiego wam nie powiemy, bo możecie nie wytrzymać tego. Więc zaprotestowałem przeciwko hipokryzji. I od razu były próby w mediach podburzenia nas, rozłamu, napuszczenia nas na naszych sąsiadów za wschodniej granicy. Nie, my nie protestujemy przeciwko obywatelom tych krajów, tylko przeciwko oligarchom europejskim, którzy się tam zainstalowali na żyznych ziemiach i teraz zasypują nasz kraj tym zbożem. Nie tylko nasz, całą Europę. I to była główna przyczyna, że wyszliśmy w ogóle na drogi. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo tutaj było na początku dużo o świadomych wyborach, o głosowaniach. Tam w sąsiedniej sali mamy takie skromne stoisko i zachęcam Państwa, możecie wziąć udział w demokracji bezpośredniej i zagłosować na produkty rolnictwa ekologicznego. Dziękuję za uwagę.